Cześć, witajcie w kolejnym zbiorczym astrofonie, w którym odpowiem na pytania kilku widzów. Jako pierwszy leci Rafał. Gdyby na Ziemi nie było atmosfery, to byłaby skuta lodem czy rozgrzaną pustynią. No musimy się zastanowić, czy gdzieś w naszym bezpośrednim sąsiedztwie nie krąży jakiś obiekt, który nie posiada atmosfery i jest wystawiony tak samo jak Ziemia na promieniowanie słoneczne. Oczywiście chodzi o nasz Księżyc, czyli naturalnego satelitę naszej planety. Jeżeli chodzi o temperatury na Księżycu, to w cieniu dochodzą one do minus 233 stopni Celsjusza, natomiast w miejscach nasłonecznionych jest to mniej więcej 122 stopnie na plusie. Także nie za bardzo miejsce, gdzie dałoby się mieszkać. Jeśli chodzi o Ziemię, to obraca się ona dużo szybciej wokół własnej osi niż Księżyc, więc te temperatury nie musiałyby być aż tak skrajne, ale i tak nie dałoby się normalnie funkcjonować na powierzchni naszej planety. Jeśli chodzi o to, czy byłaby ona pustynią. Aby mówić o pustyni, musimy mieć piasek. Aby mówić o piasku, musimy mieć skały, które będą poddawane erozji przez wiatr. A żeby mieć wiatr, musimy mieć atmosferę. A skoro nie mamy atmosfery, nie mamy wiatru, nie mamy piachu. Natomiast po setkach milionów lat, czy też kilku miliardach lat, Ziemia pokryłaby się tak samo jak Księżyc pyłem, który powstawałby przez nieustanne bombardowanie jej przez promieniowanie kosmiczne oraz mikrometeoryty. Punto GTR. W jaki sposób są zasilane sondy kosmiczne wysyłane daleko w przestrzeń kosmiczną? Ich misje trwają często latami, więc co jest źródłem ich energii? Najbardziej popularnym źródłem energii takich sond i satelitów są oczywiście panele słoneczne. Super, działają po prostu na słońce, nie trzeba dowozić żadnego paliwa, żadnych baterii, ani nic z tych rzeczy. Natomiast mają jeden dosyć duży mankament. Działają najlepiej gdzieś w bezpośredniej bliskości naszej gwiazdy. Im dalej od niej, tym mniejsze natężenie jej promieniowania, no i niestety panele stają się coraz bardziej bezużyteczne. Ale i na to mamy rozwiązanie. Aby wydłużyć czas misji i też odległości, na jakie możemy wysyłać satelity i sondy, wyprodukowaliśmy coś takiego, co nazywa się baterią RTG. Nie chodzi tu oczywiście o rentgen w szpitalu, ale o radioizotopowy generator termoelektryczny. Brzmi może to strasznie skomplikowanie, ale wcale nie jest. Chodzi o to, że mamy materiał rozszczepialny, czyli pierwiastek promieniotwórczy, który promieniując wytwarza ciepło. I to ciepło zamieniane jest po prostu na prąd elektryczny. Drugą odmianą jest tak zwana bateria jądrowa, która w przeciwieństwie do reaktorów jądrowych, w których mamy do czynienia z kontrolowaną reakcją jądrową, w takiej baterii również promieniuje sobie nasz pierwiastek promieniotwórczy, ale w tym przypadku wychwytywane jest promieniowanie beta, które zamieniane jest na prąd elektryczny. Takie baterie mogą wytrzymać nawet kilkadziesiąt lat, więc świetnie nadają się do takich misji jak na przykład New Horizons, która nie dość, że minęła Plutona, to będzie leciała sobie jeszcze daleko, daleko w pas Kuipera. Ale używa się ich też tutaj na Ziemi. Na przykład w bojach morskich, do których nie musimy przypływać, aby zmienić im zasilanie. Po prostu przez dekady mogą sobie one spokojnie działać i wyznaczać szlaki dla statków. Konrad Myszk. Czy można stworzyć sztuczną atmosferę na Księżycu i czy się można na nim osiedlić? Nie mamy takiej technologii, aby stworzyć sztuczną atmosferę gdziekolwiek, na jakimkolwiek obiekcie w Układzie Słonecznym. Natomiast Księżyc ma zbyt małe pole magnetyczne, zbyt słabe pole magnetyczne, żeby móc ochronić taką atmosferę przed zgubnym wpływem wiatru słonecznego. No i też ma za małą masę, żeby móc utrzymać grubą atmosferę, taką, żeby była zdatna do oddychania dla człowieka. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to wybudowanie wielkich kopuł, pod które napuścilibyśmy powietrza i zwyczajnie zrobili namiastkę takiego wychodzenia na zewnątrz Księżyca. Łukasz Helsing, aż strach nie odpowiedzieć. Siema, mam pytanie, dlaczego temperatury dodatnie w skali Celsjusza osiągają astronomiczne wyniki, a temperatury minusowe osiągają maks minus 273 stopni Celsjusza? No tutaj chodzi po prostu o to, że jest to tylko skala, to nie jest tak, że to jest jakaś właściwa temperatura z natury. Po prostu pan Celsjusz tak ustalił sobie skalę, aby 0 stopni wskazywało punkt zamarzania wody, natomiast 100 stopni punkt wrzenia wody, bo w takich temperaturach mniej więcej jako ludzie na co dzień się obracali. Natomiast biorąc pod uwagę na przykład skalę Kelwina, gdzie 0 stopni to jest tak zwane 0 absolutne, widzimy, że temperatura to nic innego jak, mówiąc najprościej, drgania cząstek. Im szybciej one drgają, tym temperatura wyższa, a przy 0 stopni Kelwina, czyli 0 absolutnym, ten ruch ustaje i ustaje też wszelka energia. Także jak widzisz, chodzi tutaj tylko i wyłącznie o skalę, nic więcej. Żarówka Beatbox Official. Czy istnieją planety, które nie są częścią systemów gwiezdnych, to jest pędzą w przestrzeni międzygwiazdowej? Oczywiście, że są. Istnieją, nazywają się samotnymi planetami lub z angielskiego rogue planets. Powstają one w dwojaki sposób. Mogą zostać wyrzucone ze swojego oryginalnego systemu gwiezdnego przez jakąś megakolizję, albo na przykład przy zjawisku procy grawitacyjnej, kiedy jakiś większy, bardziej masywny obiekt po prostu zakrzywi ich tor tak i przyspieszy na tyle, że wyrzuci ich z układu gwiezdnego. Drugi sposób to zapadanie się jakichś niewielkich obłoków pyłu poza innymi systemami gwiezdnymi, ale tego pyłu jest po prostu zbyt mało, żeby stworzyć osobną gwiazdę, więc taka planeta leci sobie przez przestrzeń międzygwiazdową, tylko że niestety jest na niej bardzo zimno i bardzo ciemno, także zupełnie nie polecam na wakacje. Nowci86, Astrofaza, co by się stało, gdyby zderzyły się dwa słońca? Otóż to by się stało. A na koniec oczywiście Astrosuchar. Co czuje Saturn, gdy zbliży się do Jowisza? Gazy. Jest tak sucho, że muszę iść po szklankę wody, ale zanim pójdę, małe ogłoszenia parafialne. Oczywiście w komentarzach zadawajcie swoje pytania, odpowiem na nie w kolejnych zbiorczych astrofonach i w normalnych astrofonach. Natomiast już w poniedziałek zapraszam na astrofazy z cyklu Układ Słoneczny. Będzie o Saturnie, czyli najbardziej eleganckiej planecie naszego Układu Słonecznego. Potem mamy wtorek, czyli Kerbale na Twitchu o godzinie 20 live. Potem mamy środę, zwykły astrofon. Potem mamy czwartek, program live na Twitchu, potem mamy piątek, czyli astrofon zbiorczy i potem mamy sobotę, gdzie ewentualnie będzie jeszcze stream, jak nie padnę, z wolnego grania w jakąś kosmiczną gierkę. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach.